Słoneczna Polana w Szczawniezdroju była areną zmagań zawodów Pucharu Europy w Forkrosie. Trenuję razem z Gustawem Nodelą, najlepszymi zawodnikami i jeździ mi się bardzo dobrze. Jak na razie rozpoczynam sezon, bo w tym roku zobaczyłem ściganie na arenie międzynarodowej i myślę, że będzie bardzo dobrze. Do Szczawniezdroju zjechali się najlepsi zawodnicy z całego świata, a wśród nich była grupa Polaków, którzy w większości są zawodnikami klubu MTB Wieża Anna Szczawniezdrój. To jest czołówka, nie tylko europejska, ale jest to czołówka światowa z najlepszymi zawodnikami świata. Z mistrzem świata i z aktualnymi wicemistrzami świata i z prowadzącymi w punktacji UCI. Po kilkuletniej przerwie ponownie zawody w randze Mistrzostw Europy wróciły na szczawieński tor. Również i tym razem frekwencja wśród najlepszych zawodników świata była wysoka. Mistrzostwa Europy po raz drugi już na tym torze, bo w 2004 roku również mieliśmy Mistrzostwa Europy. Jest to już, można powiedzieć, historia, ale dzisiaj historia zatoczyła krąg i znowu na szczęście Polanie mamy Mistrzostwa Europy. Są to Mistrzostwa Europy w Forkrosie. Na torze rywalizowało 61 zawodników, wśród których były również kobiety. Frekwencja jest piękna, wspaniała, wspaniale przygotowany tor. Wzbudza zachwyt wszystkich zawodników, którzy się tutaj znajdują. Odbyła się także bardzo pięknie zorganizowana akredytacja w Teatrze Zbrojowym w Szczecinie, w Szczawnie. Także należy podkreślić, że oprawa była piękna i jest piękna. Występuje około 70 zawodników, w tym mistrz świata aktualny, mistrz świata sprzed 2 lat, mistrz Europy Jost Wichman z Holandii broniący tytułu, Romana Labunkowa z Czech, mistrzyni aktualna Europy, która broni tytułu, a więc cała śmietanka, czołówka europejska, praktycznie można powiedzieć światowa, skoro są mistrzowie świata, prawda? Już podczas eliminacji padł rekord toru. Najlepszy był Tomasz Slawik, aktualny mistrz świata, z czasem 39,65, a więc jest to super rekord toru. Jeszcze nikt nigdy nie przejechał na tym torze poniżej 40 sekund. Jego brat Slawik był drugi, Prokop, znany zawodnik, był trzeci, a Beaumont z Anglii był zawodnikiem numer 4 na 4 pozycji, a na 5 nasz mistrz Polski Piotr Paradowski. Dodatkową atrakcją jest ciągłe ulepszanie toru na Słonecznej Polanie. Najbardziej spektakularne są oczywiście loty zawodników na skoczniach, a wśród nowości jest wybudowana nowa skocznia o długości 13 metrów. Tak, zmiany na torze zostały wprowadzone, jest zbudowana nowa skocznia w środku toru, 13-metrowa, największa skocznia na torze, gdzie zawodnicy lecą 13 metrów w powietrzu, 4-5 metrów nad ziemią. Również została ulepszona nawierzchnia, która jest po prostu antydeszczowa. No akurat dzisiaj na szczęście deszczu nie ma, więc nie będziemy musieli sprawdzać jej skuteczności. Z każdą wizytą na torze w Szczawnie widzimy zmiany toru. Także zawodnicy czołówki światowej, Wichman, Slawik chwalą ten tor jako jeden z najlepszych torów, który jest na świecie. Wiele nadziei związanych z polskimi zawodnikami niestety nie zaowocowały wysokimi miejscami wśród czołówki. Wydawało się, że mistrz Polski Piotr Paradowski będzie w stanie powalczyć o dobre miejsce po tym, jak w eliminacjach zajął 5. miejsce. Nasz zawodnik Piotr Paradowski w kwalifikacjach zajął 5. miejsce i liczymy na jego doskonały wynik w finałach. Paradowski jednak ostatecznie został sklasyfikowany dopiero na 25. miejscu. Lepsi od mistrza Polski byli Mariusz Jarek na 10. miejscu, Robert Kulesza na 19. oraz Remek Oleszkiewicz na 21. miejscu. Wśród kobiet najlepszą okazała się Brytyjka Katie Kurt.